Ty, nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric? Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstead. Ja pochodzę z Rorikstead. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Ach, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Użycie swoje imię. Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikstead. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej, ty! Podejdź tu. Kim jesteś? Witam was bardzo serdecznie tutaj, Quar. Wiem, że bardzo dziwny początek Let's Playa podczas rozgrywki, ale myślę, że ten pomysł będzie jakiś lepszy. Lepiej się go będzie oglądało, a mi spadło coś. No nieważne. Witajcie w grze Skyrim. Chyba nie muszę mówić, co to za gra. Wiadomo. Okej, więc jesteśmy już w trybie robienia sobie postaci. Możemy grać sobie Nordem, Rocznym Elfem, Hyde jakiś elf wysokiego rodu, elf leśny, cesarski, Breton i Argonianin. Kurde, kiedy sobie to zagrać? Ja właśnie nie wiem. Pierwszy sobie myślałem, że zagrać sobie Nordem. I chyba tak zrobimy sobie, że będziemy grać nadal Nordem. Albo Redguardem. I chyba sobie weźmiemy Redguarda, tak mam. Tak mi się wydaje. Tak, dobra.
Teraz sobie weźmiemy płeć, oczywiście będzie mężczyzna. Wygląd sobie weźmiemy, Jaki sobie tu wziąć wygląd? Sobie może weźmiemy otaki, dobra. Ocień skóry, no... Aż jakiego jest? Dobra, dziś może być... Dobra, może być taki. Postura, no na pewno takiego malutkiego chłopczyka nie damy sobie. Damy sobie koks, tak. Taki będzie najlepszy, taki będzie pasować. Cera, no jaka będzie, no. Na starego dziadka go aż jak nie damy. No może być takie. Pył. Dobra, takie może być kolor pył, jaki dać. Nie no, będzie wyglądał jakby się nie mył. Taki, blizny. Właśnie, to jest bardzo fajny motyw. Sobie damy... O, taki bajer. Barwy wojenne. Sobie damy... Takie coś możemy sobie dać też. Dobra, takie możemy sobie dać, chyba fajnie to wygląda. Kolor barwy. Dobra, może być takie. Będzie czerwone jak krew. Kształt nosa, no myślę, że jest dobry jakiś, nie? Dobra, tym się na pewno nie będę bawił, bo to twarz, wiecie. Kształt oczu. Czemu nie idzie? Dobra, może być chyba też takie. Takie sobie, dobra. Kolor oczów. No na pewno takiego sobie nie dam. To jest pewne. O, mogą być takie fajne niebieskie. Wysokość oczu. Bo do głowy normalnie. Błogość, dobra, dobra. Cień powiek. I tak tego to ledwo widać, po co ja się będę tym bawił. Dobra, weźmiemy sobie teraz brwi. Jezu, jaki wiking. Nie, zrobimy tak jak kula, bez brwi. Po prostu. O. Nie no. Sobie takie damy, wysuniecie brwi. Usta. Dobra. Usta, usta. Kształt ust. Jak murzyna po prostu. Może być takie. Długość podbródka, szerokość, kolor ust. Wysuńcie podbródka, to już nie. Włosy od razu przechodzimy. Włosy jakie dać? Takie, takie, takie. Jakieś nie za ciekawe. O, czekajcie, czekajcie. Dobra, możemy sobie takie dać. Teraz zaraz. Nie, what the fuck, nie. Tutaj no zaraz zbijaj. Sobie damy. Nie takiego jakiegoś, żebym się nie wstydził. Nie, za duże. Dobra, może być takie. Tylko teraz... Kurde. Teraz taki kolor to sobie wziąć. Chyba taki sobie weźmiemy, co nie? Tak, myślę, że takie będzie. Dobra, teraz gotowe. Tak. Teraz imię, no oczywiście Kuar. Aha, nie można za plokę, dobra. Potwierdź. Co cię tu sprowadza? Jesteś redgardzkim mieczem do najęcia? Żeglarzem ze Strosm Kai? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy...